Dzisiaj jesteśmy gośćmi w brukselskim biurze Banku Światowego, a z nami jest Anna Kowalczyk, która w tym biurze właśnie odpowiada za komunikację Banku Światowego do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Ja chciałem zacząć od takiego pytania, bo mówi się, że pieniądze lubią ciszę, a zajmujesz się komunikacją. Więc pytanie, czym się w takim razie zajmujesz i o czym mówisz do otoczenia Banku Światowego? Ta zasada pieniądze lubią ciszę chyba nie do końca jest adekwatna, jeśli chodzi o Bank Światowy. My nie lubimy ciszy i bardzo zależy nam na tym, żeby nasi odbiorcy, nasi partnerzy, nasi klienci dobrze wiedzieli, co robimy, gdzie to robimy, jak to jest finansowane i jakie to przyniesie rezultaty. Więc my nie jesteśmy cisi, a przynajmniej staramy się nie być cisi, jesteśmy otwarci na komunikację. Ja zajmuję się, tak jak powiedziałeś, komunikacją do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mamy cztery biura w tych krajach, w Polsce, w Chorwacji, w Bułgarii, w Rumunii i tam mamy bardzo aktywne programy, ale działamy też w innych krajach i na innych rynkach. To jest dużo pracy, bardzo ciekawej pracy i dużo różnic komunikacyjnych we wszystkich tych krajach. No właśnie, a jak się pracuje, bo do każdego kraju komunikujesz się w języku angielskim czy w różnych językach i czym tak, każdy kraj to też różne uwarunkowania, różne problemy. Jak się prowadzi komunikację na tylu rynkach jednocześnie? To jest ciekawe pytanie, ja je trochę odwrócę. Są wyzwania z tym związane, ale tak naprawdę ja zawsze chciałam pracować w takiej instytucji jak Bank Światowy, bo mnie się to wydaje najbardziej fascynujące. Dla mnie to jest właśnie ciekawe, że mogę prowadzić komunikację jednocześnie do różnych odbiorców i na kilku rynkach. My mamy lokalne biura w niektórych krajach, w większości krajów, w których prowadzimy nasze programy i opieramy się na specjalistach lokalnych. Ja pracuję z rzecznikami prasowymi w Polsce, w Chorwacji, w Bułgarii, w Rumunii. To są lokalni specjaliści, którzy świetnie znają kulturowe uwarunkowania i język. I zwykle, jeżeli komunikujemy coś z Brukseli, albo komunikujemy coś z Waszyngtonu do wielu krajów albo do kilku regionów, to opieramy się na wiedzy tej lokalnej. No, jest dużo różnic kulturowych, to jest kwestia też nieznajomości języka. Ja nie znam języków wszystkich krajów, w których pracuję. No ale myślę, że dla Banku Światowego, Bank Światowy jest taką instytucją, dla której bardzo istotne jest szanowanie różnych kultur i kontekstów kulturowych, więc my jesteśmy bardzo wrażliwi na to, jak rzeczy, które przekazujemy, mogą być odebrane i dlatego właśnie tak silnie staramy się i często staramy się pracować z lokalnymi specjalistami. To chyba jest tak. To jest wyzwanie, ale to jest też bardzo ciekawe. A kto jest tą Waszą grupą docelową? No bo wyobrażam sobie, że nie każdy obywatel, a może jednak, bo na pierwszy rzut oka domyślam się, że język, którym mówicie o finansach, dla przeciętnego obywatela może być zbyt hermetyczny, niezrozumiały. Do kogo mówi Bank Światowy? Do kilku grup odbiorców. Ja to może trochę uproszczę. Jedną taką grupą to są nasi partnerzy, counterparts, czyli klienci, rządy krajów, z którymi pracujemy. Z nimi pracujemy praktycznie na co dzień, ich wspieramy w ich decyzjach, w decyzjach, które podejmują, więc to jest jedna taka grupa. Druga grupa, tak, to są odbiorcy, to są ludzie, którzy de facto no oni będą odbiorcami tego, co robimy. Oni będą korzystali z tych programów, które oferujemy w danych krajach. A trzecia grupa to są media, NGOs, instytucje, uniwersytety. Ja trochę tak to może uprościłam, ale dla naszej rozmowy pewnie tak będzie trochę łatwiej. Staramy się, żeby nasz język nie był hermetyczny. Będę szczera, czasami to jest bardzo duże wyzwanie. Każda duża instytucja ma swój własny język i często ten slang. Język, swój slang, jest też slang Banku Światowego, ale my się staramy to upraszać i w dużej mierze to jest moja rola i rola moich kolegów, rzeczników prasowych w krajach, w których ja pracuję. Żeby język, którym Bank Światowy mówi, którym mówimy czasami między sobą na spotkaniach, przełożyć tak, żeby nasze grupy odbiorców go rozumiały, a szczególnie, żeby rozumiała go ta grupa odbiorców dla nas najważniejsza, czyli społeczeństwo, ludzie, którzy w danych krajach żyją i dla których jesteśmy, dla których de facto pracujemy.
I potem jeszcze tłumaczycie to na języki lokalne, więc poproszę. I potem tłumaczymy to na języki lokalne. Tak, staramy się tłumaczyć naszą komunikację na języki lokalne. Tak, i to się, to jest duże wyzwanie, ale rzeczywiście tak jest, że nasze strony internetowe są w dwóch językach. Są po angielsku, to jest język obowiązujący, główny język Banku Światowego, ale też są w językach lokalnych. I tak samo większość naszych dokumentów komunikacyjnych. Informacje prasowe są tłumaczone na lokalne języki, konferencje prasowe staramy się prowadzić albo w języku lokalnym, albo zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. No jakby to jest kraj, dany kraj jest krajem, w jakim pracujemy i zależy nam na tym, żeby ludzie nas rozumieli. To jest dla nas najistotniejsze. No nie możemy przyjechać skądś i rozmawiać językiem, którego nikt nie zrozumie. Jeszcze w dodatku w języku, który nikt nie zrozumie. A czy media społecznościowe jakoś ułatwiają Wam być rozumianym, czy też tłumaczenie tego slangu bankowego na... Na ludzki. Tak, zdecydowanie. Tak. Media społecznościowe są bardzo ważnym kanałem komunikacji dla nas, ale to też zależy od regionu i to też zależy od kraju. W Azji Centralnej na przykład internet w ogóle nie jest zbyt dobrym wehikułem. Tam nasze kanały komunikacji są takie bardziej tradycyjne. Są informacje prasowe, duże konferencje prasowe, takie standardowe komunikacyjne sposoby. Natomiast w krajach, w których ja pracuję, w krajach członkowskich Unii, oczywiście tak, media społecznościowe nam bardzo pomagają. To też się różni od kraju do kraju, tak? To zależy. W Polsce Biuro Banku Światowego w Polsce właśnie otworzyło Twittera. Zapraszam, World Bank Poland. Zapraszamy. I my uważamy, i myślę, że słusznie uważamy, że Twitter jest bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym. Natomiast moi koledzy na przykład w Rumunii mówią mi, że Twitter no to ma swój potencjał, ale nie jest jeszcze takim kanałem wykorzystywanym. Tam jest 28 tysięcy aktywnych użytkowników Twittera. Ta liczba rośnie, ale jak na razie nie jest jeszcze bardzo duża. Szefowa Banku Światowego na Rumunię, Elisabetta Capanelli, ma swojego Twittera i jest aktywnym użytkownikiem, ale biuro w Rumunii nie ma. Natomiast Facebook tam jest kanałem, który się bardzo mocno przebija, więc tam korzystamy z Facebooka. Myślę, że podsumowując moją długą wypowiedź, myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest to, że Twitter nam siłą rzeczy, czy Facebook, każe nam mówić krótko i mówić wprost. Właśnie, a jakiego typu treści najlepiej się, mówiąc językiem finansów, sprzedają z Twojego doświadczenia właśnie na Twitterze czy na Facebooku w obszarze właśnie finansowym? No, newsy. To się sprzedaje najlepiej i to jest coś takiego, co pewnie wszyscy zauważają. Tak, newsy mam na myśli jakiś nowy program, który otworzyliśmy w danym kraju, jakąś nową umowę, którą podpisaliśmy z rządem. Właśnie wczoraj zakończyła się wizyta w Bułgarii mojego szefa, czyli dyrektora na Unię Europejską i tam podpisaliśmy nowe partnerstwo z Bułgarią na następnych 6 lat w konkretnych sektorach, w konkretnych obszarach i to jest coś, co można powiedzieć szybko i coś, co sprzedaje się w mediach społecznościowych. Oprócz tego, my zwykle, kiedy pracujemy nad dużym raportem, no, mamy na przykład raport, który się nazywa EU Regular Economic Report, pracujemy nad nim 2 razy do roku i on generalnie pokazuje to, co się stało w ekonomii, ale nie tylko w ekonomii, w ciągu ostatniego pół roku w krajach Unii Europejskiej. A to jest dosyć duży raport i pokrywa dosyć dużą ilość tematów, natomiast jeżeli komunikujemy ten raport w mediach społecznościowych, to jakby tniemy go na fragmenty. Czyli będziemy mówić, jak się zmieniało PKB, albo powiemy, jakie dla nas są 3 najważniejsze trendy, jakie zaobserwowaliśmy w ostatnim półroczu, albo jakie najważniejsze trendy widzimy w następnym półroczu. Więc zmuszamy się sami, ja pracuję z naszą grupą ekonomistów na tym, żeby pociąć te często skomplikowane i takie kompleksowe, analityczne treści na proste komunikaty. A myślę, że można powiedzieć, że też w pewnym sensie edukujecie na temat rynku finansowego poprzez media społecznościowe? Nie wiem, czy na temat rynku finansowego, bo rynek finansowy to jest takie trochę wąskie pojęcie. No, Bank Światowy zajmuje się rozwojem, nasze programy są bardzo... Czy na temat gospodarki szerokie. Światowej? Na temat gospodarki.
Nie, myślę, że to by było, nie powiedziałabym, że edukujemy. No jeżeli nasza wiedza i nasze doświadczenie, szczególnie doświadczenie globalne, które myślę, że jest istotne tutaj, szczególnie w Unii Europejskiej, mamy doświadczenie na rynkach pozaeuropejskich, które często jest aplikowalne, rozwiązania, które gdzieś tam na świecie zastosowaliśmy, możemy zastosować w Unii, to jest dla naszych partnerów tutaj w Unii bardzo istotne. Jeżeli ktoś uzna to za edukację, to się bardzo cieszymy. Jeżeli poszerzymy czyjąś wiedzę, to jest oczywiście świetnie, ale myślę, że my się też uczymy, że nasza obecność w Unii Europejskiej, nasza obecność w krajach, którymi ja się zajmuję, to jest taka dwutorowa droga, tak? Znaczy my w czymś pomagamy i czegoś uczymy, ale to też wzbogaca nasze doświadczenie. My się bardzo dużo uczymy od takich krajów jak Rumunia, czy jak Polska, czy Bułgaria, czy Chorwacja, czy też od innych krajów Unii. Te rozwiązania są dla nas cenne i my tą wiedzę, nasi specjaliści mogą aplikować gdzieś tam, gdzieś indziej na świecie. Więc to działa tak dwutorowo. Anno, bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również naszym widzom na Facebooku, na Periscope'ie. Pozdrawiamy też YouTube'a, na którego potem wrzucimy nagranie z dzisiejszego wywiadu. Jak można się z Panią skontaktować? Można się skontaktować najprościej przez maila akowalczyk@worldbank.org. A może też na Twitterze? Można się skontaktować na Twitterze, Anna Kowalczyk. Wydaje mi się, że ja mam jakiś taki skomplikowany chyba, ale chyba przez Annę Kowalczyk będziecie mnie mogli Państwo znaleźć. To jest chyba Anna Margaret 6, coś takiego, ale Anna Kowalczyk powinno wystarczyć. Dobra, albo przez maila. Albo przez maila. Twitter super. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za serduszka, dziękujemy za komentarze i... Czas skończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj byliśmy gośćmi Anny Kowalczyk w Banku Światowym. Brief Morning wraca znowu w poniedziałek. Tym razem już z Warszawy. Anno, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Za rozmowę, za zaproszenie. Dziękuję serdecznie, bardzo było miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego dnia, cześć.